Witam Państwa na kolejnym wieczorze Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Dzisiaj mamy całe grono gości historycznych. Zacznę może od prawej, albo nie, przedstawię generalnie, bo są dwa rodzaje gości. Jedni goście to bojownicy antykomunistyczni lat 60., przełomu lat 60. i 70. oraz historyk, który zrobił na nich doktorat. Ale zacznę od bojowników, mianowicie to jest Jacek Pyś, Marek Pyś, Jan Jarosz, wszyscy z Armii Wyzwolenia, Jan Jarosz, komendant, bracia Pysiowie, żołnierze, nie można tak powiedzieć. Oraz Jarosław Szarek, doktor Jarosław Szarek, który napisał doktorat o podziemiu właśnie antykomunistycznym w Polsce. I ja, Władysław Tyrański, czyli już jakby następne pokolenie, konspirator w latach 80. Mam taki plan, żeby skorzystać z okazji i skonfrontować takie podejście historyczne z podejściem ludzi, z wspomnieniami, relacjami ludzi, którzy brali udział w wydarzeniach, które są opisywane przez historyków. Bo to, co jest opisane, no jest jakimś dziedzictwem narodowym, jest jakąś naszą tradycją, jakąś pamięcią zbiorową. Natomiast pamięć indywidualna to jest jeszcze coś innego. Pamięta się rzeczy potoczne, pamięta się różne zdarzenia, które niekoniecznie muszą układać się w całość, a całość jest imponująca, bo w czasach, kiedy uważaliśmy wszyscy, że Związek Radziecki będzie trwał wiecznie, że Polska będzie zniewolona na wieki, byli ludzie, którzy wbrew logice przeciwstawiali się temu. I to jest ta opozycja antykomunistyczna, powiedziałbym, najbardziej chyba godna podziwu, bo to nie są już ludzie wojenni, to nie są już żołnierze wyklęci, to jest już jakby następna zmiana. I właśnie o tej zmianie dzisiaj będziemy rozmawiać. Poproszę Jarosława Szarka, żeby może rzucił tło historyczne, jak to wszystko wyglądało, a następnie przejdziemy już do wspomnień bojowników. Znaczy, jak to wszystko wyglądało, to zależy, kto o tym pisze. Bo tak się złożyło, że po 89 roku tej historii, którą reprezentują ci panowie tutaj, państwo, nie było w ogóle. Ta historia miała zostać zapomniana i to w jakiejś części się udało. Patrząc na lata 60., w ogóle jeżeli jest jakaś wiedza o tych wydarzeniach, to się na szczęście zmienia. Te proporcje tutaj coraz bardziej przybliżamy się do prawdy, do odpowiednich proporcji. Lata 60. to jest taka wielka pustka, jest 56. rok, przychodzi Gomułka, wielka odwilż na nadzieję i potem ten Gomułka rządzi 14 lat i w międzyczasie mamy jakieś protesty literatów, list 34 i mamy też list Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do członków PZPR-u, za który poszli na 3,5 roku, 3 lata do więzienia. To miała być opozycja. Później mamy marzec 68, który można powiedzieć jest główną zasługą środowiska warszawskich komandosów. Później się kończy Gomułka, jest godzin 70. I to, taką wizję historii nam
narzucano, powiem, w tym głównym nurcie po 1989 roku. To jest wizja bardzo daleko odległa od faktów, bo nie można uznać za działalność niepodległościową. I to w pełni jestem tego pewien, i nie tylko ja, listu Kuronia i Modzelewskiego. To był list, w ogóle proszę przeczytać sobie ten list 30-stronicowy, jakiś marksistowski bełkot po prostu, odwołania do rewolucji bolszewickiej, do zupełnie z niepodległością Polski, nic wspólnego nie mające wspólnego. Kłótnia w komunistycznej rodzinie. W tym liście wzywa się do powrotu do ideałów rewolucji bolszewickiej. Zarzuca się Gomułce to, że on zdradził ideały socjalizmu, prawda, bo on buduje w tych czasach, określanych czasem małej stabilizacji, jakiś dobrobyt, prawda, pralka frania, jakąś tam, prawda, mieszkanie z ciemną kuchnią i tak dalej. I natomiast tu trzeba robić dalej rewolucję i do tego wzywa Kuroń i Modzelewski, prawda. Marzą się ci chłopcy, prawda, w skórzanych kurtkach z naganami. A później mamy środowisko komandosów, prawda. Młodzież z rodzin KPP-owskich, wcześniej stalinowskich, latająca po zebraniach PZPR-owskich, innych, prawda, i próbująca poprawiać, prawda, ten system, buntująca się przeciwko temu systemowi, oczywiście nienawidząca imperialistów Ameryki, gdy Polacy, prawda, sympatyzowali ze Stanami Zjednoczonymi walczącymi w Wietnamie, to środowisko komandosów pisało listy potępiające imperialistów amerykańskich, potępiające najazd, prawda, będące po stronie komunistów wietnamskich. W tej wizji historii nie ma w ogóle miejsca na milenium, na tysiąc uroczystości, tysiąclecia sztu Polski. Jest ten marzec, który jest tym buntem młodzieży akademickiej, prawda. Główny tu nadaje, tak powiem, nurt, główny nurt to jest środowisko komandosów, już go krótko przedstawiłem. To jest spacyfikowane i mamy grudzień 70 roku. Rewoltę, bunt na wybrzeżu, odchodzi Gomułka, zaczyna się Gierek. Przede wszystkim to jest zupełnie to tak bardzo prosto, tą wizję, jaką mamy pamiętać, jaką nam pobawono, prawda, przekazywać po 89 roku, lat 60. Ta wizja jest głęboko nieprawdziwa. Nieprawdziwa z kilku przyczyn. Przede wszystkim nie ma w ogóle tutaj miejsca na milenium, na 1966 rok. My skali, że tak powiem, do dzisiaj nie przywróciliśmy tego, czym było w historii polskiej milenium. To było jak gdyby dla pokolenia wcześniej tym, czym dla naszego pokolenia była wizyta papieska w 1979 roku. To była potężna przegrana Gomułki. Setki tysięcy ludzi, prawda, stojące po stronie Kościoła, a szczególnie prymasa Wyszyńskiego. I wielka klęska tych mędrków, prawda, z Tygodnika Powszechnego, kpiącego z Wyszyńskiego, z kultu maryjnego. Wielki triumf prymasa Wyszyńskiego. Bez milenium, bez zwycięstwa Kościoła i prymasa Wyszyńskiego w 1936 roku najprawdopodobniej nie byłoby papieża Polaka. Bo wtedy to tak naprawdę Kościół zwyciężył. Tego nie ma milenium w tych polskich miesiącach takich. To jest jedna rzecz. I drugi,
taki fałszywy obraz marca 68 roku, że to jest bunt, prawda, zresztą tu było niedawno spotkanie na ten temat, że to jest bunt młodzieży akademickiej i tak dalej, komandosi i tak dalej. To jest również nieprawda, ponieważ to jest bunt antykomunistycznej młodzieży polskiej, studentów, robotników i młodzieży szkół średnich. Wśród zatrzymanych około 3000 młodych ludzi w marcu 68 roku najwięcej było młodych robotników. Później byli studenci, uczniowie szkół średnich. Więc to nie był jakiś ruch na rzecz reformy systemu, tylko to był ruch antykomunistyczny, przeciwko temu systemowi, przeciwko Gomułce, przeciwko temu, co było fundamentem tego systemu, przeciwko kłamstwu wyrażanego mu przez ówczesną prasę. I mamy trzeci, ten czas to jest również najmniej, to jest taki nurt najmniej może widoczny, najmniej widoczny, który zaznaczył swoją obecność, ale to są, że powiem, nie wiem, setki tysięcy, może kilka milionów Polaków, którzy żyli poza tym systemem. Nie należeli do partii, nie protestowali, byli uczciwymi, zwykłymi, prawymi ludźmi. Proszę Państwa, trzeba wziąć pod uwagę, że perspektywa końca lat 60. komunizm wydawał się panować wtedy wiecznie. Znaczy wiecznie, co znaczy? No na pewno jedno, dwa pokolenia. A perspektywa była jaka? Że jak przykręcą śrubę, wprowadzą kolejną podwyżkę, ludzie się zbuntują, spalą komitet, jeden, drugi, zmieni się władza, będzie jakaś odwilż na chwilę. I tak następnie ten komunizm tak będzie gnił. I to będzie mogło trwać jedno, dwa pokolenia. To Związek Sowiecki gwarantował ten swoje panowanie, to było mocarstwo atomowe. I ta wizja zupełnej zmiany była, no, w to wierzył, czy do tego się odnosił margines. Ale tym bardziej dzisiaj, bo to właśnie okazało się, że rację mieli ci młodzi chłopcy właśnie. Ci młodzi chłopcy i to, jak my dzisiaj budujemy, to jest bardzo ważne, jak budujemy w wolnej Polsce tożsamość naszego narodu. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które dołącza do tego łańcucha kilkudziesięciu pokoleń, które były za nami, to my musimy wybrać, na jakiej będziemy budować tą przyszłość. Czy my będziemy budować właśnie na odwoływaniu się do partyjnych rewizjonistów, do byłych stalinistów, prawda, którzy później dojrzewali, później się masowo wstępowali do Solidarności, nadali jej główny kształt w czasie Okrągłego Stołu. Czy my, a wcześniej jeszcze mieli korzenie w Komunistycznej Partii Polskiej, czyli ten nurt taki zdradziecki, czy my zbudujemy, odwołamy się do tej innej tradycji, do tej tradycji niepodległościowej, którą w Polsce wyraża przywiązanie do Kościoła, którą wyraża przywiązanie do polskiego państwa podziemnego, do Armii Krajowej i do tego wszystkiego, co było wcześniej. I ci ludzie właśnie, ci młodzi chłopcy, prawda, wpisują się w tą tradycję niepodległościową. Niepodległościową, która, i to jest, tylko to się tak ułożyło właśnie, że po 89 roku ta tradycja niepodległościowa znalazła się, główne środowisko opiniotwórcze wróciły się z tej drugiej, więc o tym wolano nie wspominać, pomijać, przemilczać. To samo dotyczy środowisk, prawda, bardzo aktywnych po 56 roku, związanych z byłym Stronnictwem Narodowym, próby legalizacji po 56 roku. Przecież ci ludzie poszli wtedy do więzienia na wiele miesięcy, ale o tym się nie mówi. Mamy
mamy, prawda, gdy Aleksander Kwaśniewski, prawda, dekorował Ordenem Orła Białego Jacka Kuronia i profesora Modzelewskiego, mówi, że to są główni reprezentanci, prawda, opozycji, ludzie, którzy się pierwsi odważyli podnieść rękę na ten system. No to jest kłamstwo. I ja to tak widzę i dobrze, że się spotykamy i tak się zastanawiałem, proszę Państwa, w jakiej my żyjemy rzeczywistości, że mówimy, że młodzież interesuje się historią, nie ma wzorców. Ona ma, bo to przykładem tego jest chociażby fenomen żołnierzy wyklętych, które to dzięki młodemu pokoleniu, że tak powiem, zostało to pokolenie przywrócone, pamięć o tym, ale to jest grupa młodych chłopaków, wpatrzonych w ideały akowskie, w ideały piłsudczykowskie, w dorosłych z takich domów i od nich nie ma, nie przeczytamy linijki w podręcznikach szkolnych, nie ma o nich książek, nie ma filmu. To dzięki pani Marii Koniecznej, mam nadzieję, że tutaj dotrze na to spotkanie, ukazał się ten artykuł właśnie w Sowińcu. To jest jak gdyby następne pokolenie, inny sposób, już nie żołnierze wyklęci, ale też młodych chłopców, prawda, i oni nie istnieją. Rówieśnicy dzisiejszych, prawda, licealistów. I to ja może tyle, no, jak będą później pytania, oddajmy głos bohaterom, bo nie bójmy się takich słów, to są bohaterowie po prostu. Tylko może na tym szerokim tle parę słów konkretnie o tej organizacji. Czy byłbyś w stanie powiedzieć? Jeśli nie, to ja streszczę tekst, który jest w Sowińcu. To dla porządku przypomnę, że w Sowińcu, jeśli ktoś by był zainteresowany, czerwiec, grudzień 2010, numer 36-37, jest tekst Marii Koniecznej, Służba Bezpieczeństwa przeciw Armii Wyzwolenia. Działalność organizacji młodzieżowej Armia Wyzwolenia w latach 67-70 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. I tu to już jest wstęp do przedstawienia tej organizacji, bo ty mówisz młodzi chłopcy, ja tu nie widzę całkiem młodych chłopców. Ale młodzi chłopcy to byli wtedy, czyli w latach 67-70, kiedy kilkunastu uczniów założyło formalną organizację na wzór wojskowy, z przysięgą, z regulaminem, z organizacją, której głównym celem i zadaniem było robienie ulotek i rozrzucanie ich po Krakowie. Robili to przez 2,5 roku, bardzo skutecznie. W dzisiejszych kategoriach moglibyśmy powiedzieć, że SB szalała, żeby ich złapać, przez 2,5 roku i to się nie udało. W końcu wpadli, ale nie w czasie akcji, tylko poprzez nadgorliwego członka, który zapisał się do innej organizacji, która została rozpracowana, no i wtedy sypnął. Była gorsza po prostu. I wtedy sypnął te organizacje. Tak ta grupa działała, a prowodyrem, dowódcą był obecny tu Jan Jarosz, wtedy uczeń której szkoły? 90, numer 10 na Grzegórzkach. Na Grzegórzkach. To się wszystko. Podstawowej. To się wszystko koncentrowało na Grzegórzkach. Ulotki były rozrzucane w najbliższym otoczeniu, czyli Grzegórzki, okolice rynku, Stare Miasto. I to w zasadzie by wyczerpywało taką porcję informacji, więc może w takim razie przywódca zdradziłby, jak to wyglądało z jego perspektywy, bo z perspektywy historycznej to jest niezwykle cenna tradycja, do której możemy się odwołać i możemy powiedzieć, nieprawdą jest, że tylko była opozycja wewnątrz
PZPR, była opozycja narodowa i są tego dowody. Kwestia tylko taka, że oczywiście jeżeli to się zamilczy, no to tak jakby tego nie było. Ci ludzie jeszcze żyją, jeszcze mogą coś powiedzieć, także prosimy o przedstawienie właśnie, no powrót może do tamtych czasów, skąd to się wzięło, jak się rozwijało, no i z perspektywy indywidualnej. Ja bym tylko jedno zdanie jeszcze dopowiedział właśnie, a propos pana Jarosza właśnie, a propos tych tradycji, tych wyborów. Ja nie wiedziałem, że panowie tutaj też będą, myślałem, że tylko pan Jarosz, więc proszę wybaczyć, ale powiem o panu Jaroszu. To jest pokolenie i to są ludzie, którzy nie musieli do niczego dojrzewać po prostu. Im nie była potrzebna sowiecka interwencja w Czechosłowacji, prawda? Im nie był potrzebny Marzec, im nie było potrzebne powstanie Solidarności, żeby wiedzieli, czym jest komunizm, prawda? Żeby wiedzieli, czym jest Katyń, czym jest Związek Sowiecki. Tylko oni to wiedzieli, bo oni wiedzieli to. Niekoniecznie musieli z takich domów, akurat oni wyrośli z takich domów, ale to się wiedziało, a potem konsekwentnie całe życie tak żyli. Tu jest, proszę Państwa, zdjęcie z 15 maja 77 roku. Pan Jan Jarosz w pierwszym szeregu, to jest czarny marsz po śmierci Jana Stanisława Piasa, prawda, niesie czarną flagę tutaj z panem Hojeckim, Bąkowskim w pierwszym rzędzie. Później bezpieka chce go w 81 roku internować, tylko udaje mu się uciec, więc to jest całe życie, po prostu konsekwentna służba niepodległej Polsce i służby niepodległości, bo tu nawet Władek użył słowa, że tam narodowa. Nie, to była służba niepodległości, bo wtedy podziały polityczne były wtórne. Chodziło o wolną, niepodległą, niekomunistyczną Polskę. I to trzeba podkreślać, że ci ludzie całe życie byli konsekwentni, oni nie zrobili karier później, ale byli przyzwoitymi ludźmi. I mam nadzieję, że takich ludzi większość wśród tej opozycji by się znalazło, tylko niestety my o nich nie usłyszymy w radiu, w telewizji, o tym się nie mówi. TVN nie, no. Ja jeszcze może dodam właśnie, żeby zilustrować to, że Elżbieta szalała. Jest taka opowieść, no może nie całkiem zweryfikowana, ale w środowisku tak zwanych służb, że po rozrzuceniu ulotek przed samochodem jakiegoś dostojnika, nie wiem, Cyrankiewicza, SB dostała podobno rozkaz strzelania bez ostrzeżenia, jeżeli spotka się z takim faktem. Także pan może to ewentualnie potwierdzić. Czyli na pewno z Cyrankiewiczem to prawda. Natomiast właśnie z kręgów służby więziennej właśnie taka opowieść doszła. Tak, w takim razie proszę bardzo. Padło tutaj tak dużo wielkich słów, że ciężko to jakoś rozpocząć, więc może całkiem zwyczajnie, no, rok 67. Wtedy rozpoczęliśmy tę działalność. I wcześniej pierwsza akcja ulotkowa była w grudniu 67 roku. I wtedy, wcześniej spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na tematy polityczne, na słuch Radia Wolna Europa. Ja szczególnie w domu często czytałem jakieś stare gazety, jakieś przedwojenne dyskusje. Rzeczywiście też dużo książek. I tutaj akurat w jesieni tak się zdarzyło, że władze komunistyczne podniosły ceny żywności. Tutaj oczywiście wszyscy przeklinali. No ja jakoś tak, no, dlaczego tu nie ma żadnych protestów? No przecież to powinni jakoś, jakieś protesty powinny być. Ludzie nie powinni się z tym zgadzać, jak
po cichu gdzieś tam w kolejkach rozmawiają. I wtedy w grudniu wydrukowaliśmy niedużo, coś ze 200 ulotek. No właśnie, ale może proszę powiedzieć jak, bo to oczywiście dzisiaj drukuje się w drukarce. Wtedy też chyba w drukarce, tylko trochę innej. W każdym razie tutaj zauważyliśmy, że istniały wtedy tak zwany mały drukarz, czyli taki komplet dla dzieci, że można było sobie w szynę włożyć literki i ułożyć jakąś treść. I to wykorzystaliśmy w grudniu 1967 roku. Wtedy jeszcze była akurat setna rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Więc my myślimy, no to tutaj jakimś czynnym sprzeciwem to uczcimy tę setną rocznicę. I tak wyszło, że podzieliliśmy się na dwie grupy i ruszyliśmy na miasto. Jeden z kolegów wyprodukował jeszcze specjalny klej. Więc trochę kleiliśmy to po murach i okazało się, że tuż za nami, to już wiem ze źródeł, z opracowania historycznego, tuż za nami szła grupa funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Także dlaczego się to udało? No szybko zakończyliśmy tę akcję, bo trzeba było wracać do domu, żeby się rodzice nie denerwowali. Więc w źródłach jest tak opisana dokładnie. Około godziny 21 zakończyli działalność i zniknęli. Później był marzec 68 roku i tutaj nie drukowaliśmy żadnych ulotek, no bo wiedzieliśmy, że wtedy była jakaś szansa złagodzenia tego systemu, a my zostaliśmy no, konsekwentnie na stanowisku Polski Niepodległej. I tutaj muszę powiedzieć, że z dyskusji osób starszych, oczywiście wiedzieliśmy, że jest rząd polski w Londynie, prezydent, Rada Trzech, no to tutaj w czasie dyskusji ze mną i z Krzysztofem Krasińskim, no to kogo my tu uznajemy? No tu jest Rada Trzech, tu prezydent, no ale kto tutaj działa zgodnie z konstytucją, oczywiście kwietniową. Także rozstrzygnęliśmy, że uznajemy prezydenta Augusta Zaleskiego. Także spór, który trwał na emigracji kilkanaście lat i był został rozstrzygnięty przez uczniów klasy pierwszej licealnej, czyli jeszcze ósmej klasy szkoły podstawowej. I później był oczywiście najazd na Związku Sowieckiego i państw satelickich na Czechosłowację. I tutaj wtedy przyjęliśmy nazwę Armia Wyzwolenia, bo wcześniej tam były różne inne nazwy, ale ogólnie tę całą grupę jest nazywana jako Armia Wyzwolenia, bo ulotki były podpisywane, zawsze były podpisywane, nie były anonimowe, jako Armia Wyzwolenia, Komenda Główna. I tutaj ta grupa liczyła ponad 30 osób. Był tam podział w kierownictwie organizacji, każdy spełniał swoją rolę. Więc jeden, Krzysztof Krasiński, zajmował się techniką. Tutaj chodziło głównie o technikę druku, później o kolportaż, bo były różne możliwości, żeby jak miasto już było obstawiane całkowicie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, żeby próbować jakichś innych metod rozrzucania. Drugi oddział to zajmował się rozpoznaniem terenu i tym kierował Józef Kisielowski. On znał bardzo dobrze Śródmieście, bo nigdy nie rozrzucaliśmy na Grzegórzkach, tylko zawsze w Śródmieściu i najbardziej oczywiście tam, gdzie było najwięcej ludzi, tak żeby te ulotki nie były pozbierane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, tylko żeby dotarły do ludzi. I właściwie no, był jeszcze wydział, jeszcze trzeci oddział zajmował się edukacją, bo spotykaliśmy się także na różnych spotkaniach, pogadankach historycznych, politycznych. Także zajmowaliśmy się, Maciej Krasiński dzisiaj, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, zajmował się techniką, nowe źródła energii, też takie były spotkania. A to słynni inżynierowie polscy XIX-XX wieku.
ale głównie były to tematy poświęcone historii Polski. Oczywiście życie i działalność marszałka Józefa Piłsudskiego. Wojna polsko-bolszewicka to nas bardzo zajmowało. I II wojna światowa, Armia Krajowa, Powstanie Warszawskie. Wtedy był rok 69, to były wielkie dyskusje, też oficjalne. Z późniejszych to jeszcze też rozmawialiśmy o powstaniu węgierskim w 56 roku. I Katyń to był bardzo taki temat podejmowany, także tutaj w tym środowisku to no, wiedzieliśmy, no, zwłaszcza, że tam na tej liście katyńskiej byli znajomi mojego taty. I to potem jeszcze był jeszcze taki skarb, bo musieliśmy zbierać jakieś pieniążki, to no, ta działalność była... Nie było napadów, tak? Ekspresji nie było żadnych. I oddział ostatni, piąty, zajmował się wywiadem, ale do pracy w tym oddziale nie chcą się przyznać do dnia dzisiejszego ludzie, więc to zostawmy. W każdym razie to, co nam dopytywali się w czasie przesłuchiwań, kto z komendy wojewódzkiej dla nas pracował, to oczywiście było kompletne głupstwo, bo to było oczywiście poza zasięgiem naszych możliwości, ale obserwowaliśmy zawsze ulice, jakie są działania przeciwko nam, zwłaszcza po rzutach ulotek, to zawsze było obserwowane. I no, też obserwowaliśmy, jak ta nasza działalność jest przyjmowana przez ludzi. I to była ta grupa kierownicza. Ulotki były rzucane najczęściej dla uczenia jakiejś historycznej rocznicy, to jest 11 listopada, 15 sierpnia, to było tak w każdym roku, 15 sierpnia. Taka pierwsza wielka akcja ulotkowa to była we wrześniu 1968 roku po najeździe Związku Sowieckiego i państw satelickich na Czechosłowację. I tutaj już Krzysztof Krasiński skonstruował taką małoręczną praskę drukarską, do której używaliśmy już kilku składów tych czcionek. I wtedy już było możliwe drukowanie tych ulotek tysiącami. I we wrześniu, i w październiku rozrzuciliśmy na terenie miasta kilka tysięcy ulotek potępiających najazd na Czechosłowację. I to niestety trzeba powiedzieć, że cała ta akcja nasza podziemna no, nie znalazła, do dnia dzisiejszego nikt o tym nie wie. A nie tylko... Powstania nie wywołaliście, no, narodowego. W każdym razie tutaj chodzi w tej chwili o to, że te protesty przeciwko najazdowi na Czechosłowację są całkowicie przemilczane. I dlatego w ubiegłym roku wydaliśmy takie oświadczenie, no, w którym protestujemy przeciwko tym przemilczeniom. I może ja to odczytam, a tutaj proszę... Ale to rozdać, nie rozrzucać jak za dawnych czasów. Nie możemy zagwarantować, że nie ma tutaj pracowników wiadomego resortu. Także może. Także za śmiecanie rozrzucać. Ale powiedział pan my, to znaczy, czy to jest dalszy ciąg jakiejś tej działalności? To znaczy, nie można mówić o dalszym ciągu tej działalności, bo tutaj się upominamy o prawdę historyczną. Ale my to kto? Tutaj są podpisani pod tym oświadczeniem całe, no, jest kierownictwo tej organizacji. I może ja spróbuję po prostu to odczytać w tej chwili. Mieliśmy spotkanie, na które zgodziliśmy się na to. Aha, czyli rozumiem, czyli było spotkanie po latach członków waszej organizacji i w efekcie powstała kolejna ulotka. No, o wiele lepiej wydrukowana, jak widzę. Oświadczenie działaczy podziemia niepodległościowego w Krakowie. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku armie Związku Sowieckiego i państw satelickich najechały na Czechosłowację, by zniszczyć praską wiosnę, jak nazwano próbę reform ustroju komunistycznego. W tej haniebnej agresji brało udział także Ludowe Wojsko Polskie kierowane przez generała Jaruzelskiego. Przeciwko inwazji na Czechosłowację zaprotestowali polscy intelektualiści.
Zygmunt Mycielski, Jerzy Andrzejewski i Sławomir Mrożek. W proteście poświęcił swoje życie Ryszard Siwiec, żołnierz Armii Krajowej, który 8 września 1968 roku podpalił się na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w czasie oficjalnej uroczystości. Na Zachodzie protestowała polska emigracja niepodległościowa, prezydent i rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie w Londynie oraz uczestnicy licznych demonstracji potępiających inwazję na Czechosłowację. W kraju, jak ustalił IPN, kolportowano ulotki w 64 miejscowościach, w niektórych wielokrotnie. W 49 miejscowościach pojawiło się ponad 200 napisów. Wyrażały one protest przeciwko inwazji oraz solidarność z Czechami i Słowakami. W Krakowie podziemna organizacja młodzieżowa Armia Wyzwolenia wydrukowała i rozrzuciła tysiące ulotek potępiających agresję, hańba najeźdźcom i żądających wycofania obcych wojsk. W całej Polsce różne ugrupowania konspiracyjne, często młodzieżowe, drukowały ulotki, robiły plakaty i napisy na murach przeciwko inwazji i reżimowi komunistycznemu. To te grupy wyrażały wolę narodu polskiego, a nie reżim Gomułki, agenta sowieckiego. Niestety, obecnie obowiązujące szkolne podręczniki historii w większości przemilczają protesty społeczeństwa polskiego przeciw agresji na Czechosłowację. Te załamane podręczniki przemilczają również działalność nielegalnych organizacji studenckich, młodzieżowych, robotniczych i rolniczych przeciwko dyktaturze komunistycznej w latach 70. i 80. Przemilczana lub pomniejszana jest rola Kościoła w obronie praw człowieka i kultury narodowej. Jako dawni działacze podziemia żądamy podręcznikach historii całej prawdy o oporze społeczeństwa przeciw dyktaturze komunistycznej. Kraków, dnia 21 sierpnia 2013 roku, Armia Wyzwolenia 1967-1970, kierownictwo organizacji Jan Piotr Jarosz, Krzysztof Krasiński, Józef Kisielowski. I tutaj, żeby pokazać, jak to wygląda w podręcznikach historii, to przyniosłem obecnie obowiązujący podręcznik historii do klasy pierwszej liceum i technikum. Tutaj mamy na stronie 298. Na stronie 298 mamy Czechosłowację i tutaj nie ma ani jednego zdania o tym, co już wiemy z badań IPN-u, o tych protestach w 64 miejscowościach i o tych skazanych, którzy wtedy dostali wyroki za tę akcję. Tu nie ma ani jednego zdania. Jest pokazany czołg, jedno zdjęcie czołg. Jest tutaj wspomniany Ryszard Siwiec, jest wspomniany. Nie ma ani jego zdjęcia, ani o protestach ludzi takich jak Andrzejewski, Mrożek, Mycielski, nie ma ani jednego zdania. I tutaj to zmierza do tego, by pokazać, że społeczeństwo polskie nie stawiało żadnego oporu. I tutaj dodam w tym miejscu, że nasza organizacja nie była zupełnie czymś wyjątkowym. Bo spotkałem ostatnio takie sprawozdanie zastępcy komendanta wojewódzkiego SB z województwa warszawskiego, który napisał, że w latach 60. co roku Służba Bezpieczeństwa na terenie województwa warszawskiego bez miasta Warszawy stołecznego co roku likwidowała kilkanaście nielegalnych organizacji. Także nie było to coś wyjątkowego. Inna organizacja, która trafiła do podręczników, to był ruch kierowany przez Andrzeja Czumę. I w czasach, jak był ministrem w rządzie, to był wspomniany, nawet zdjęcie jego było, a teraz już nie ma, w ogóle nie ma żadnego ruchu. Poza tym jeszcze inne były tego typu, o których już wiemy. W Bielsku Białej była taka organizacja. Jeszcze pod koniec lat 50. już po przełomie październikowym była Liga Narodowa w Warszawie. Także tych organizacji, o tych organizacjach, które można by nazwać trzecią konspiracją, nie ma w podręcznikach historii, nawet uniwersyteckich, nawet najmniejszej wzmianki. Jest to zafałszowanie historii. Jest to pokazanie, że społeczeństwo polskie nie stawiało żadnego oporu.
no do czasu, jak o marcu, no to tutaj jest dosyć sporo. I tutaj już mamy... Marzec 68, to tutaj już jest dosyć sporo. I mamy zdjęcia dwóch bohaterów narodowych, którzy tutaj tak przyjacielsko się obejmują. A to jest Adam Michnik i Jacek Kuroń. Więc to ma młodzież do wkucia. No Kuroń był ministrem, więc ma prawo tu występować. Tak jak Czuma. Więc to ma młodzież do zapamiętania i do wkucia. I taką ma młodzież znać historię Polski. Może przerwę panu teraz, bo to było spojrzenie dowódcy, który przedstawił swoją organizację, a jak jego żołnierze. Jak to wyglądało od waszej strony? Jeden nieco starszy, czyli Marek, i drugi nieco młodszy, czyli Jacek. I od razu sprostuję pana, że jak wiem od Marka, na Grzegórzkach były działania, mianowicie osobiście wymalował hasło Katyń pomścimy na związkowcu. Ale to nie były ulotki. To nie były ulotki, no, ale właśnie dodajmy, że drugą formą działalności było malowanie napisów i te napisy pojawiały się, ale też na Grzegórzkach, bo tutaj w tej książce jest zdjęcie, mianowicie z tych okolic. Dotyczące Katynia. To znaczy ja się miał bardzo dobry pomysł, żeby nie wskazywać na początek na Grzegórzki, bo to by od razu rzuciło jej światło, a teraz może o tym nie muszę się powtarzać, bo nasz tato był z Podkarpacia, był w AK. To trzeba tylko powiedzieć tak, nie trzeba nic tłumaczyć. Tato był z AK, z Podkarpacia, mama z Lwowa. No. Prosta taka fajna rodzina po prostu. No i cóż, i Jan był kolegą z liceum z moim bratem, bo to niełatwo było się dostać do tej organizacji, prawda? Były rekomendacje, naprawdę, to nie było tak, że to każdego się brało i także jakieś rekomendacje, jakieś sprawdzenie, być może dlatego tak to wszystko długo trwało. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że byłem najstarszy tam, czyli ja nigdy została organizacja, że to byłem przyłapana, to i byłem jedynym pełnoletnim, co było dla mnie, to byłem bardzo przykre i groźne, bo mnie straszono mnie, no powiem szczerze, takim, że i to wcale nie mówię w sensie bohaterstwa, tylko powiedzieli mi, że dosłownie, żebym się tam przyznał, chwycił mnie pan za gardło, to było na placu inwalidów, chwycił mnie za gardło, zaprowadził mnie do okna, znaczy podniósł mnie prawie, to nie trudne jest. Do okna i widzisz, brat wychodzi, bo się przyznał, a ty jesteś najstarszy, to będziesz siedział w kiciu, będziesz po prostu, będą ci wpychali tam, to się przyznasz. No taki tekst był, nieprotokołowany oczywiście. Jak długo cię trzymali? Zamknęli za rogiem. A brata za rogiem, który oczywiście metody za rogiem, inną uliczką go przyprowadzono. Także to są tego typu metody stosowane, znane nam zresztą z opowieści rodziców i dziadków. Także nie daliśmy się na to nabrać. Jak długo cię trzymali? Na Mokilskiej. Ile to było? Najpierw brata zamknęli, dzień później przyjechali do nas do domu. Jeszcze zrobili kipisz w domu, a tato, oprócz tego, że pracował w filharmonii, to jeszcze pracował na Anny w introligatorni i tam na lewo drukował rzeczy dla kościoła. No to nie były takie bardzo drastyczne rzeczy. Nie były to polityczne, a natomiast były zakazane przez... Zakazane przez władze, były zakazane tam u braci Albercie, takie inne rzeczy były zakazane. I jaka dziwna sprawa, co wtedy zauważyłem, że oni kompletnie na to nie zwrócili uwagi, Oni byli ukierunkowani tylko na jedno, czyli na ulotki. Tylko na jedno. Także byli nastawieni jak konie drożdżkarskie. Ja siedziałem, najpierw brata zamknęli, potem mnie zamknęli, siedzieli na Mogilskiej. Jako anegdotę powiem tylko jedno. No tacy, no wtedy smarkacze wsadzali nas do cel z więźniami najgorszego sortu, bo brat siedział z rodzem, który z
zabił teściową. Nie taki najgorszy. Mnie wsadzili gdzieś tam też, było chyba z 7 tam panów, którzy siedzieli, no i usiadłem, powiedziałem dzień dobry, nikt się nie odezwał. No i tak siedzę, siedzę. No i nagle słyszę z sąsiedniej celi, ktoś gwiżdże. Ja sobie myślę, kto w kiciu może znać Demarczyk? Więc krzyczałem, Jacek! Ja sobie, co? Ja mówię, tam brat siedzi. Dobra rodzina, palisz? Także już się skumplowaliśmy. To tak oczywiście fajnie tak wygląda. To powiedz jeszcze, jak cię straszył Ubek. Z kim będziesz siedział? A nie, no, zacytuj jego słowa, które mi cytowałeś, no panie wytrzymają. No powiedziałem, że mi zamkną, to jestem najstarszy, to będę siedział w więzieniu, to mi tam wpychać, to mi przejdzie, to od razu wszystko wygada. No takie były metody. Pamiętam, że nie było, na przesłuchanie nie było żadnej toalety. I tak kilka godzin nas trzymano tam. Oczywiście to były te słynne metody kija i marchewki, czyli to były takie metody, że jeden wpadał, był taki dobry. Ja ci pomogę, wiesz, spokojnie, wiesz, to jest wariat, to jest taki, ale ja ci wiesz, no ten. Oczywiście naprawdę byliśmy dobrze wychowani przez rodziców i dziadka, w związku z tym na takie plewy nie daliśmy się nabrać. I powiem szczerze, ja nie wiedziałem do czasu wydania książki, że to miało takie znaczenie. Znaczy może nie takie znaczenie w sensie ogólnopolskim, ale że to dla nich, dla tych ludzi... Że tyle nas ścigało. Że tyle nas ścigało. Jestem z tego dumny absolutnie. To, że mnie nie można było znaleźć, złapać, no to trudno, no to gdzieś tam ukrywam. Ale że po prostu to było coś takiego, że dopiero zdałem sobie z tego sprawę, że to miało takie znaczenie i dlatego miałem taką satysfakcję z tego, że to tyle osób śledziło i to tak ich denerwowało. Żeby zakończyć, bo to jest to, tak powiedział pan anegdot i takich innych rzeczy, chcę powiedzieć jedno, że, bo to pan bardzo ładnie powiedział o tym, coś tam przerywa, o tym zakłamaniu, o tych sprawach, o tym, że cały czas się zakłamuje tą historię. Może ja będę bez, dobrze? Bo to mnie drażni. Że zakłamujesz tą historię, to ja chciałem powiedzieć o jednym, że szczerze powiem, ja z podziemia jeszcze nie wyszedłem. Bo to jest... To już więcej mogło, że jest mikrofon. I proszę państwa, chcę powiedzieć jedno, że mniej się bałem o Polskę wtedy niż dzisiaj. To jest takie, to jest to, co jest, to co widzę we wszystkim, w każdej sytuacji jest dla mnie przerażające, bo tak jak powiedziałem koleżankom, które są historyczkami, są moimi przyjaciółkami wspaniałymi, że dla mnie nawet kolaboracja w czasach powstań, w czasach targowin, tego typu rzeczy, one i tak nie były tym, czym to jest teraz. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy, że rzadko tamci ludzie, którzy byli niby kolaborantami, nie byli ideowcy. Oni myśleli, że oni robią dla Polski dobrze. Teraz się robi dla mamony dobrze, dla innych spraw. Jestem przerażony sprawami takimi, że zabija się to, co my próbowaliśmy robić, nie tylko my. Że zabija się to, że takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, może jeszcze dodano do tego jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy, czyli rodzina. Czyli to się w tej chwili, i myślę, że to jest przed nami jeszcze taka, jeszcze jedna drobna walka. Ja założyłem swój własny, mały, jednoosobowy ruch oporu teraz, bez nazwy. Teraz już cię nikt nie wytropi. Gdzieś nie. Żadna służba. Nie, bo to jest, chcę w tej chwili przynajmniej z młodymi, bo to jest, przyszłość jest to, co pan powiedział, wśród młodych ludzi, no mówić dla, którzy może ktoś tam nie lubi, mniej lubi, bardziej ufa, mniej ufa, ale żeby ludzi nieraz uświadamiać, tych młodych ludzi, o historii, która była tak niedawno, a której oni nie znają, bo jak mają znać, z czego mają znać, To ja może tylko tyle. To ja dodam taką ciekawostkę ze śledztwa,
bo tu pan mówił o kilku tysiącach ulotek, co no, w tych warunkach to było osiągnięcie. I to był błąd ścigających, bo oni dostali naganę po całej sprawie z Warszawy za to, że poszli fałszywym tropem, czyli rozpracowywali hurtownię papieru. A z zeznań waszych wynikało, że wyście kupowali po sklepach. Także... W małych ilościach, no, często. Czyli małe jest piękne. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałem po prostu tylko dodać do brata wypowiedzi, że tak, on się może troszkę bardziej boi niż ja o Polskę, dlatego, bo on ma córkę, ja mam trzech synów, się nie boję o Polskę. Bo oni są tak wychowani, najmłodszy ma 15 lat, że po prostu oni, ich następne, ich dzieci też będą tak wychowywane, jak oni są wychowywani. To jest najważniejsze chyba, ten początek, czyli od rodziny, to jest jedna rzecz. Teraz chciałem powiedzieć tylko jeszcze o komendancie naszym po prostu, bo tu się mówi ogólnie. Ale to parę anegdot, jeżeli mogę, na to sprzedam po prostu. Bo ja był nie tylko umysłem w organizacji, nie tylko działał, był autorytetem na pewno, bo był świetnym historykiem. Także lekcje historii w liceum to wyglądały cudownie, jak ja się zabierał głos, naprawdę. Bo tym nas kupował też, wiadomo, wiedzą. No, nie posturą, nie siłą fizyczną, tylko umysłem. Włosy miał jeszcze. Włosy miał, tak. Chociaż ja już nie pamiętam. Też. Ale na przykład taka anegdota, jak potrafił w połowie przystanku zatrzymać tramwaj przy pomocy parasolki, to znaczy parasolką zagroził motorniczemu, on się zatrzymał, Jasiu wyrzucił ulotki i pozwolił mu jechać dalej. To było, bo ja siedziałem w drugim... I to jest świetne. Na drugim tym, bo Jasiu był... Marek nigdy mi nie pozwolił do końca powiedzieć. A ja stałem jak w drugim tym pomoście, bo to też była sprawa ochrony wszystkiego i pamiętam, Jasiu mówił: zatrzymaj się! I się zatrzymał. Jasiu, możesz jechać. I druga, nie wiem czy Jasiu o tym pamięta, był taki incydent, jak rozrzucaliśmy lotki na plantach w niedaleko uniwersytetu. I byłeś też w tym, brałeś udział. I zaatakowali cię dwóch smutnych panów. I prawdopodobnie to byłaby, może by była to wpadka poważniejsza, gdyby nie mili polscy studenci, którzy wychodzili i tych dwóch panów skasowali po prostu na plantach. Natomiast następnie Jasiu krzyknął: uważajcie, bo to są SBS, i wszyscy się rozbiegli. Jeszcze jedno słowo tylko dodam. Proszę Państwa, to ktoś tam takie pytanie mi zadano w rozmowach, prawda, co było dalej, prawda? Ja tylko powiedziałem, że jestem dalej pod ziemią. Myśmy na tym nie zakończyli. Ja byłem... Byliśmy w sytuacji jak z Pyjasem, byliśmy w sytuacji każdej innej, w Solidarności, nie to żeby się, tylko mówię o faktach. Byłem wiceprzewodniczącym Solidarności w Teatrze w Grudziądzu, odmówiłem grania, wilcze bilety, jak córka umierająca, miałem córkę. Nic mi to nie stanowiło, jeżeli chodzi o dalsze myślenie, bo to się nie skończyło na jednym, że nas złapano i powiedzieli nam: no to teraz pamiętajcie, że już dalej nie wolno wam, bo jak nie, to jest recydywa. Nie. Nasze myślenie, nasze działanie się nie skończyło na tym pakcie. No nie miało prawa się skończyć. No przecież nie można zmienić myślenia, nie można zmienić postępowania. Dlatego każde zdanie w pewnych środowiskach, na przykład moje, jest wyśmiewane. No, to jest bardzo właśnie, proszę Państwa, my się w tej chwili na przykład boimy w pociągu przeżegnać, bo się patrzą na nas jak na oszołomów. No to nawet myślę, że i Kościół troszkę ma, nie wiem, parę błędów popełnił pod tytułem takich, że jak była lustracja, że jednak przecież to mieliśmy cudownego wujka księdza w Sanoku, no wiecie, no nie taka rodzina, no, niestety. No i wspaniałego księdza prałata w Sanoku i on wiedział, kto jest ze służb, jaki wikary. Także Kościół wiedział o tych rzeczach, czyli nie ma się czego wstydzić, wiadomo, że im przysyłano. No. Dlatego lustracja powinna być, to Kościół powinien pierwszy i to byłby taki cudowny przykład, tego nam też brakuje. Tego takiego oparcia. No statystycznie 15% podają źródła. Więc mówię, że ale tego się nie ma, Kościół nie ma się czego wstydzić. Przecież to było normalne, że wszędzie inwigilowano i wysyłano do seminariów ludzi, którzy mieli określone zadania. Także
tu tego mi troszkę brakuje i myślę, że tutaj mieliśmy zawsze oparcie historyczne w Kościele, tak teraz tak troszeczkę mniejsze mamy. Cudowny, że mieliśmy, w cudownych czasach żyjemy, że mieliśmy papieża po prostu. No to były takie, to są takie fakty, które o nas decydują w ogóle. Naprawdę, no, zdajemy sobie z tego sprawę. I teraz, tylko że my nie możemy zapominać o pewnych rzeczach, że to się nam nie skończyło. Naprawdę, proszę Państwa, no jeżeli my w tej chwili będziemy sobie tylko o kombatanckich rzeczach rozmawiać, to naprawdę nie ma znaczenia. My musimy o tym mówić, pamiętać. Pamiętaj w tym sensie, żeby pokazywać, że można. Ale boję się, że teraz można być też bohaterami. Właśnie takimi bohaterami, że w środowisku, w którym to jest niepopularne wygłaszać swoje poglądy. My się w tej chwili tego obawiamy, bo wychodzimy na ciemnokrót, na jakieś takie inne rzeczy. No tak, no nie, już to tylko skończyłem. Taki mam drobny przykład. Jak miałem wystawę swoje prac plastycznych, ja zajmuję się plastyką w piwnicy pod Baranami. I w tym czasie, w ciągu tygodnia sobie pilnowałem tej wystawy, była konwencja PO. Więc cała wierchuszka miała spotkanie, mój jakiś tam daleki znajomy, też z tej formacji, Tusk, pani Paradowska z polityki, no sama taka naprawdę śmietana. I wszystkich mi przedstawił, ja siedziałem przy barze, piłem wódeczkę sobie, bardzo lubiłem zawsze w chwili spić wódeczkę, i on przedstawiał wszystkim po kolei, a ja powiedziałem tak, żeby Państwa nic nie myliło, bo moherowy beret mam, proszę Państwa, w szatni. Żart, który uznałem po prostu, że im powiedziałem, kto ja jestem, żeby sobie nie tego. Ale co się okazało? Po tej wystawie miało być taki artykuł o moich pracach w gazecie Kraków i wycofano to. Ku mojemu zadowoleniu, bo jeżeli dzięki takim poparciu miałem mieć artykuł, to wolałem nie mieć po prostu. Tak. Ja dodam, że Marek Pieś jest aktorem. Tu wspominał, że zdarzało mu się zerwać przedstawienie, w którym grał z przyczyn patriotycznych. To była sytuacja, kiedy był stan wojenny. Ja byłem wtedy, został nas stan wojenny w Gnieźnie. Oczywiście też anegdotycznie powiem, że ja w Gnieźnie, cała rodzina w Krakowie. Tato powiedział, nasz powiedział tak: Jacek, natychmiast masz jechać do Gniezna. Marek nie może być sam. Czyli jak jest wojna, no musimy, ktoś przynajmniej musi być rodziny. Czyli takie zasady wiadome, ja przyjechałem. Podkarpackie. Takie podkarpackie, ja sobie nie znaję, no i ja tam grałem w takim spektaklu po Wsi Nogi Beskidzkiej, dosyć patriotycznym, przyjechała oczywiście telewizja, że taki patriotyczny spektakl. Powiedziałem, że nie będę grał na telewizji. I potem w następnym roku byłem w Grudziądzu, gdzie było 30-lecie teatru, prawie we wszystkim grałem tam. I przyjechała ta sama osoba na realizację. Mówi: pan chyba nie będzie taki konsekwentny. Ja mówię: a co mam zrobić? Ja będę konsekwentny. Ale proszę pana, ale już wszyscy aktorzy warszawscy grają w telewizji. Ja mówię: wie pani, aktorzy warszawscy mają już pozycję, a ja mam tylko honor, no w związku z tym to nie będę. I jeszcze wzięli, dali, oczywiście nie popuścili. Ekipa weszła, telewizyjna warszawska weszła sobie na balkon i z balkonu cichcem, co mi oczywiście doniesiono, więc przerwałem spektakl, powiedziałem: proszę wyprowadzić tą ekipę, co techniczni bardzo radośnie wykonali. Także tak było. No i potem, no cóż, no to takie konsekwencje. Dostałem wilcze widy, tak powiedziałem, wszędzie już z teatru, jeden, drugi, trzeci teatr przyjął mnie wtedy pan Rościszewski do Olsztyna, powiedział: bez względu na pogodę, ja pana przyjmuję, proszę bardzo. No i zarówno był dyrektorem. Tak, a Marek zagrał ze 2 tygodnie temu w ulubionym serialu mojej żony. Nie powiem jaki, żeby nie reklamować, ale w związku z tym pytanie do ciebie, bo to była dwójka, a co ty zrobisz, jak cię puszczą w TVN-ie? Więc w TVN-ie muszę powiedzieć, że zagrałem w serialu pod tytułem Lekarze, ale umarłem.
Ten bezdomnego nomen omen. I umarłem po prostu, no i już mnie nie mam te wałenie. TVN. No ale to mówiąc poważnie, to zaczyna być istotny problem, bo tak jak zresztą chyba w PRL-u, no trzeba sprzedawać swoje poglądy za możliwość wykonywania pracy. Przepraszam, ale nigdy tych poglądów, nawet tak zwanych dla mnie może nieodpowiednich środowiskach, które są w telewizji, mówię, proszę Państwa, na która telewizja? No o czym my mówimy? No, ale to nie o to chodzi. Nie ma już telewizji w tej chwili, nie ma środków masowej zagłady, znaczy przekazu, które by były normalne. W związku z tym, ale ja tych poglądów, które są bardzo negatywnie odbierane przez środowiska dane tam, nie zmieniam i ja demonstruję je właśnie tam w tych środowiskach, ryzykując oczywiście pracę, a to jest tylko jedyne moje źródło zarobku. Ja to ryzykuję, ale ja się... Trudno. Będzie tak, to tak, będzie tak. No. I marzysz, żeby ci dali umrzeć. Tak, już dali mi kilka razy. Dobrze, więc może jeszcze tytułem informacji, co jest istotne, żebyśmy doszli do końca całej tej historii. Grupa została złapana, zdekonspirowana. Szykował się wielki proces, bo tak jak SBC-ja szalała, szalała też prokuratura. Mówię to na podstawie tego tekstu, który o tym opowiada. I nagle koniec. Autorka tego tekstu pisze, że decyzją z Warszawy postanowiono nie robić żadnego procesu. No, prawdopodobnie dlatego, żeby uniknąć kompromitacji, bo kilkunastu czy trzydziestu chłopaków przez 2,5 roku wodziło krakowską SBC-ję za nos. Chyba w rozpracowaniu brało udział jeszcze więcej SBC-ów, także stosunek nie był 1:1, tylko jeszcze większy. Skończyło się to na badaniach psychiatrycznych, psychologicznych. Najdłużej na obserwacji był dowódca, to może sam opowie. Chyba całkowity czas pana przetrzymywania to było kilkanaście miesięcy? Tak, ja wyszedłem po 16 miesiącach. Tylko że tutaj no muszę dodać, że no niektórych przetrzymywano przez te 2-3 tygodnie no bez nakazu prokuratorskiego. Józef Kisielowski był wożony z jednej izby milicyjnej dziecka do poprawczaka, a nawet wysłali go do Katowic, do Brynowa, bo tam był taki wielki dom poprawczy. Przy czym wozili go skutego w wagonie kolejowym razem z innymi pasażerami. No inni mieli nakazy prokuratorskie na 3 miesiące. No, ale wtedy no, w Warszawie prawdopodobnie postanowili, że no, proces polityczny młodzieży, no to byłaby kompromitacja dla władzy. I na tym się skończyło, ale no, to miało dalszy ciąg, bo niektórzy dostali kuratorów, opiekę kuratorów tam na 2 lata. A dalszy ciąg no, to był taki, no, niektóre osoby nie dostały się na studia, bardzo zdolne. To była obserwacja całymi latami, to były później i wezwania, jak tylko coś się stało na mieście, to od razu z wyjazdu nie dostawali paszportów. I tutaj taka większa akcja, wtedy jak nieznani sprawcy próbowali wysadzić pomnik Lenina, no więc znowu przyjeżdżali do domu i znowu zabierali. A później no to już był wielki ruch Solidarności, więc mieli do roboty nadzór nad już nie nad grupą ludzi, tylko już kilkaset tysięcy ludzi trzeba było obserwować, terroryzować, więc w tym tłumie już się wtedy mieściliśmy i nie było wtedy już nic nadzwyczajnego. Ja jeszcze chciałbym powrócić do tego podręcznika historii dla pierwszej klasy liceum. I tutaj jest początki opozycji, lata 70.
strona 315. I tutaj są wymienieni członkowie koru. No jest oczywiście Jacek Kuroń, Jan Zeglipski, Jan Lityński, a także, i tutaj no, jest Zbigniew Romaszewski, Antoni Macierewicz, Edward Lipiński oraz Adam Michnik. Ale na przykład przez cały czas w korze był ksiądz Jan Zieja, więc tu go już nie ma, no bo by to wyszło, że się kler miesza do polityki. Więc tutaj nie ma. W niektórych książkach nie ma nawet wymienionego nazwiska Stanisława Pyjasa. Tutaj jest wymienione, ale już o powstaniu Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie i w innych miastach uniwersyteckich nie ma ani jednego zdania. Takiego ugrupowania nie było w ogóle. I młodzież się o tym z tej książki nie dowie. I to może wydawać się no, nieprawdopodobne, ale tak jest. Strona 315, 316. Studenckie Komitety Solidarności w miastach uniwersyteckich nie są miane. To Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin. Czegoś takiego nie było w historii Polski według tego podręcznika. Teraz dalej, tutaj na drugiej stronie jest Ruch Obrony Praw Człowieka Latela. To jest KPN. Są wolne związki zawodowe, nawet nazwisko Świtonia, gdzie indziej go nie ma. Wolnych związków zawodowych też niektórych nie ma. Natomiast nie ma komitetów chłopskich, samoobrony chłopskiej takiej ziemi, takiej, a to Komitetu Obrony Samoobrony Ludzi Wierzących Podlasia. Nie, czegoś takiego nie było. Był taki Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu. Nie, czegoś takiego nie było. Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu na czele z Wojciechem Ziemińskim. Nie, czegoś takiego w ogóle nie było. No najbardziej rażące to jest no, całkowite pominięcie Studenckich Komitetów Solidarności. I taki jest ten podręcznik, możemy zdjęć żadnych. W sprawie śmierci górników, więc tutaj wujku, w kopalni węgla kamiennego wujek, więc tutaj jest. Zginęło 9 górników, bez nazwisk, bez twarzy. A pamiętam, wtedy było takie tableau namalowane chyba przez panią Eismont. I to bardzo proste można zamieścić. Czegoś takiego nie ma. W innych podręcznikach piszą, milicja użyła broni, zginęło. Albo zginęło 9 górników. Kto ich zamordował? Nie ma wymienionych. Tu akurat nie jest. I ten podręcznik to jest najpopularniejszy, najczęściej używany w szkołach średnich, w liceach i technikach w Polsce. Bo są jeszcze inne, ale one no, już mają mniejsze wzięcie. To jest bo jakieś 3/4 liceów i techników w całej Polsce. Więc taką wiedzę dostanie młodzież wychodząca z liceów. Bo potem, jeśli ktoś już nie chce kontynuować historii, to na tym zakończy, bo później są takie jakieś bloki tematyczne no, w rodzaju obywatel, władza, mężczyzna, kobieta, no, takie jakieś bloki tematyczne. Więc tak wygląda historia Polski. I to jest bardzo ważne, żeby tej historii uczyć w rodzinach. No bo o takiej demonstracji jak 15 maja 77, no to wszyscy no, wiemy i Studenckich Komitet Solidarności, no to przecież wszyscy pamiętamy. I po prostu to trzeba przekazywać, bo nie ma co liczyć na te podręczniki oficjalne historii Polski. Historia rodzinna, tak jak od wieków można powiedzieć w Polsce. Tak, przepraszam, tylko przerwę, ale to chodziło mi o to, co pan... że nagle tą historię mamy zupełnie inną, że bohaterami są właśnie Kuroń, Geremek, ktoś tam, ludzie, którzy na przykład opływali Polskę, ludzie, którzy na których flaga nie miała żadnego znaczenia, ludzie, którzy w czasach ZMP bili chłopaków, bikiniarzy pałami drewnianymi. To było jeden manszaft, to byli to samo, to była ta sama klasa, to byli te sami partyjni, tylko jedni młodsi, mniej młodsi, twardogłowi, mniej twardogłowi. I to mnie przeraża, że oni stali się bohaterami, ale nieprawdopodobnymi bohaterami. Przecież my pamiętamy przy okazji, brzydkie słowo,
ale śmierci jednego pana czy drugiego, to przecież to wszystko poświęcone było tym ludziom jako bohaterom, wielkim bohaterom. A to nie boję się absolutnie tego słowa, to byli zdrajcy. Zdrajcy pewnych idei. I to jest, i jeżeli o tym nie powiemy, to ta historia jest zakłamana, bo to nie chodzi o to, żeby mówić to, co my robiliśmy. To był epizod dla nas znaczący bardzo, może znaczący dla tych w SB-ku, którzy nie mogli nas złapać, może, ale to, że się nagle cała historia zmienia, zostaje przekłamana w jakiś sprytny sposób, proszę Państwa. Sposób tak delikatny, bo co innego ktoś wydaje, carska Moskwa wydaje podręcznik przekłamany, ale jeżeli my wydajemy takie podręczniki, gdzie jest przekłamanie, to czego my wymagamy od młodego pokolenia? No czego? Może przez przekorę zapytam pana Jacka, mianowicie tutaj czytam, że to miękki finał ze strony władzy polegał też na mechanizmie tak zwanych poręczeń. To nie polegało na tym, żeby puścić, idźcie sobie precz, ale jakaś ręka władzy nad tym czuwała. I tu czytam, jak do tego doszło, że za pana poręczyła organizacja ZMS wojewódzka. Mieliśmy podwórko takie małe. Było takie podwórko i tam sąsiad był z tej organizacji takim jakimś bardzo znaczącym działaczem. No i wezwał mnie do siebie, powiedział, że mam się z nim kontaktować 2 razy w tygodniu. Ja myślałem, że jako sąsiad to potraktuję to lekko. Ale ponieważ, jak to mówił, każdy na kogoś miał jakieś haki, to ja miałem haki, bo wiedziałem, że on kradł sprzętem z wakacji harcerskich, z organizacyjnych, rozsprzedał. Powiedziałem, a co z tymi namiotami z wakacji, więc przestałem do niego powiedzieć. Ale czy to właśnie, jak to było? Czy to była propozycja z jego strony, czy to on przyszedł i powiedział, że poręczył i pan ma tak się zachowywać, jak to działało? Oni dostali listę chyba jakichś ludzi, za których mieli tam poręczać i mieli pilnować. Tak. Pilnować. I on tam zobaczył mnie. Dobra. Proszę bardzo, teraz Państwo, Sławek Chmura. Ja chciałbym jeszcze usłyszeć od pana Jana, ewentualnie pana doktora, jak wyglądała sprawa rozpracowywania przez SB, jakie metody, jakie środowiska były tutaj inwigilowane w trakcie podejmowania właśnie rozpracowania Armii Wyzwolenia. Dziękuję. Znaczy ta cała sprawa jest niesamowita, ponieważ to jest jedna z większych spraw i to jest klęska bezpieki. To jest dla tych panów tutaj, ich kolegów, zgromadzono 71 teczek. 71 teczek i to są prawie 3 lata pracy. Tomów, tak. A w tomie strony ile tak, zwykle? No, tam kilkaset, no. Mniej więcej, nieważne. W każdym razie ścigani przez blisko 3 lata, przez można powiedzieć całą krakowską bezpiekę. Marszałską też. Wszystkie szkoły, w tym czasie w Krakowie było blisko 100 szkół, czyli rozpracowywane wszystkie, poszukano około 30 organizacji młodzieżowych. Okazało się, że 20 z nich ma takie oblicze bardziej kryminalne, ale kilka też było. Ja myślę, że uratowało Państwa to, że właśnie nie pisaliście na maszynach, tylko pisaliście, byliście, że tak powiem, kręgiem mas. Oni typowali na osoby starsze, że to była tutaj szkoła podstawowa i pierwsza klasa liceum, bo później bezpieka to jest, się ogląda te tomy, proszę Państwa, bo to, co tu panowie powiedzieli, to jest prawda. Ten nurt walki z komunizmem trwał cały czas. To nie były tylko te polskie miesiące i to nie była jedyna taka organizacja. Po marcu mamy, gdy wydaje się, gdy tu przeczytamy, że wszystko jest spacyfikowane, nikt nie protestuje, tu co pan Jan przeczytał, prawda, w tylu miastach są, my z tą rzeczywistością mamy cały czas do czynienia. Po marcu jest około 100 akcji ulotkowej w całej Polsce. Nie ma, można powiedzieć, miesiąca w latach 70., gdy nie ma gdzieś w jakimś zakładzie strajku. To nie są strajki duże, nie ma miesiąca, że nie pojawiają się ulotki, nie pojawiają się jakieś napisy. Bezpieka szuka wszystkich tych autorów, ale nie znajduje. Później rzecz bardzo
taka znamienna. 73 rok to jest zjednoczenie organizacji młodzieżowych. Powstaje Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Dodany do wszystkiego jest ten przymiotnik socjalistyczny. Prawda? Są rozrzucane ulotki. Bezpieka sprawdza wszystkie maszyny do pisania, jakie są w Krakowie. To są całe strony tomów, prawda, z numerami fabrycznymi maszyn i to pokazuje, jak oni kilkanaście ulotek, jakie oni używali aparat, żeby znaleźć sprawców, że na AGH są później sprawozdania. Na sprawdziliśmy tam 300 maszyn, prawda, w zakładach naprawy maszyn z ostatnich 3 lat kilkaset tam maszyn. Co do konkretnej liczby, na Politechnice tyle. Były analizy grafologiczne tekstów, tak, które formularzy dowodów osobistych. Tam były, oni to setki formularzy, tak, przeanalizowali. W szkole szukając, sprawdzali palce. Tak, odciski palce. Nie, nawet nie odciski. Czy są brudne od tuszu. Mhm. Takie były rzeczy. Przychodzili, sprawdzali ręce, tak. Ciekawa sprawa taka, ale pokazuje, jak bezpieka działała. Proszę Państwa, tak będziemy 6 kwietnia będziemy mieć 220. rocznicę naszego polskiego zwycięstwa nad Moskalami pod Racławicami. Dwóch rencistów z Krakowa w 74 roku. Państwo wiedzą, we Lwowie była przed wojną potężny obraz styki kosaka, panorama racławicka, został przywieziony po wojnie do Wrocławia, wrzucony do piwnicy tam i przez po Solidarności w 85 roku został publicznie eksponowany, bo się bano pokazywać, prawda, jak może Polska Ludowa, tutaj polskie zwycięstwo nad nawet tą carską Rosją eksponować i panorama nie była pokazywana. Proszę Państwa, i dwóch rencistów w 74 roku dosłownie zrobiło takiej wielkości kilkadziesiąt ulotek, że domagamy się, prawda, pokazania panoramy racławickiej w związku ze 180. rocznicą bitwy. To był 74 rok. Bezpieka ich złapała i rozrzucili to w Nowej Hucie na kilku osiedlach. Bezpieka ich złapała już 5 dni później. To napisali to na maszynie. I proszę, w jaki sposób ich złapali. Pierwszy trop, kontrolujemy maszyny do pisania. Cała korespondencja z redakcji, listy od czytelników. I znaleźli, prawda, bardzo szybko, że w 71 roku, czyli 3 lata wcześniej, do Dziennika Polskiego napisał jeden człowiek list z prośbą o poradę prawną. Tak, kontakty z czytelnikami. Okazało się, że na tej samej maszynie, na której były te ulotki, więc oni doszli do tego człowieka, okazało się, człowiek nie żyje od roku. Żyje od roku, był samotny, sam mieszkał, ale co się okazało, to zaczęli szukać, prawda, że miał znajomych. Tam przez agenturę, przez przesłuchania okazało się, że jeden jego znajomy miał maszynę, prawda. Zrobili mu rewizję, to było 10 kwietnia, 5 dni po odrzuceniu trafili na tą maszynę. A list był z wzorem pisma sprzed 3 lat. Gdy ukazały się w grudniu 70 roku, właśnie to też jest, to nie istnieje po prostu. W grudniu 70 roku mamy tylko wybrzeże. Rzeczywiście, tam lała się krew, było najdramatyczniejsze miały te wydarzenia. Ale Kraków był jedynym miastem, gdzie 3 dni wychodzili studenci na ulicę, prawda, to pamiętacie te czasy, rynek był blokowany pod Żaczkiem i tak dalej, starcia z milicją. W wielu miastach były strajki i tak dalej, ale tylko jest to wybrzeże, prawda. O Krakowie nie jest taki mit, że studenci w ogóle nie poparli robotników w 70 roku. To jest nieprawda. Jeden z takich mitów. Jest jeden symbol niż ruch. Tak. I teraz jest wiele ulotek w tym czasie. Napisów w hucie i tak dalej. Bezpieka przez 3 lata potrafi szukać tych ulotek, nie znajduje, zamyka sprawę dopiero w 73 roku. Ponieważ taka ulotka, to Jan Krzysztof Kelus, taki bard lat 70. pisał, że o
o słowie jak dynamit po prostu, naszej rewolucji powiela godzin, że to było, ten system był oparty, ufundowany na kłamstwie. I tak jak dzisiaj mamy internet, który rozbija to kłamstwo, to wtedy ten kawałek papieru, to była jak bomba rzucona ze słowem prawdy. I dlatego ten system się przez to rozszczelniał. I dlatego oni z takim szaleństwem, prawda, bo to było zupełnie środki zastosowane, żeby znaleźć tak w prymitywny sposób, prawda, te ulotki, powiedzmy sobie, robione takie środki do tego były zaangażowane. Proszę bardzo. Pytania z sali. Ja mam prośbę, żeby przypomnieć datę wydania tego podręcznika. No to jest nowy, on jest... Najnowszy podręcznik. Nowa podstawa. 2012. I mieliśmy czasami profesorów z lwowskich uczelni. No ja miałem genialnego profesora, miałem pana Eminowicza. No właśnie. Słynnego. To i tu jest ta tragedia, że tu już nie ma tych profesorów. To jest podstawówka. I nie mogą już, czyli nie mogą sobie lepiej wyrażyć. I w liceum miałem pana Chorodyskiego. No właśnie. Także przynajmniej tu nie, na lekcjach nie musiałem kłamać też. Tak. To może ja pana profesora spróbuję zadać jeszcze jedno pytanie. Mianowicie chodzi mi do pana Jana jako dowódcy, że pan jako przywódca, no na przywódcy ciąży zawsze odpowiedzialność. On ma, oprócz tego, że prowadzi, to jeszcze zadaje sobie zwykle pytanie dokąd i z jakim skutkiem. I interesowałoby mnie, jak pan to wtedy widział. Czy to była świadomość tego, zrobimy psikusa komunie, zrobimy na złość komunie, ale czy pojawiało się u pana pytanie, no i co dalej? No bo finał mógł być chyba tylko jeden, że w końcu was wytropią. Czy też miał pan poczucie jednak, że to nie nastąpi? I co pan miał wtedy do zaoferowania tym chłopcom? Bo ja nie wiem jak teraz, teraz też się ponosi odpowiedzialność, ale w czasach komuny 80. no też była odpowiedzialność za ludzi, z którymi się knuło w podziemiu. Właściwie no co się z nimi stanie, jeżeli to się wszystko skończy źle, a więcej było szans, żeby się skończyło źle niż dobrze. Przynajmniej taką mieliśmy świadomość. Jak pan wtedy te sprawy widział? To muszę powiedzieć, że oczywiście dopuszczaliśmy tę możliwość, że wszyscy wylądujemy w więzieniach. To przewidywaliśmy, ale oczywiście bardzo staraliśmy się, żeby do tego nie doszło. I na przykład tutaj pan powiedział, że to nie byli tylko chłopcy, były też i dziewczyny w tej grupie. Gender obowiązuje. Były też dziewczyny w tej grupie, ale jakoś tak ja osobiście uważałem, że po prostu szkoda tych dziewczyn, żeby się gdzieś tam plątały po więzieniach, jak nas złapią. Bo to nie chodziło. Wiedzieliśmy, że staramy się, żeby nas nie złapali, ale tego wykluczyć się nie da. Natomiast uważałem i wszyscy uważaliśmy, że no, musimy działać, bo tego wymaga honor. Bo tu nie może być naród uznany za niewolników, którzy nie ma żadnego zdania, nie wyrazi tego sprzeciwu, nawet w tej formie ulotkowej. I to bardzo wtedy wystąpiło w sierpniu 1968 roku. Po najeździe Związku Sowieckiego i państw satelickich na Czechosłowację. Wtedy zrozumieliśmy, że musimy się sprzeciwić, no bo tutaj wewnątrz kraju no musimy się sprzeciwić, bo tu zostało sponiewierane miano Polski, bo jednak my doskonale rozróżnialiśmy, co to jest ludowe wojsko, jako komunistyczna armia, ale tam byli jednak także i Polacy. To rozumieliśmy, że tych
Polaków użyto do najazdu na kraj, który cokolwiek chciał no, zmienić trochę, zliberalizować ten system, no bo tu musimy sobie przypomnieć, że oni mieli roku 56, tam przez cały czas był twardy stalinowski kurz. I tutaj to nasze poczucie honoru, że my sprzeciwimy się. A tutaj muszę powiedzieć, że wtedy propaganda była bardzo ostra, że już tam Niemcy wkraczają do Czechosłowacji, że to godzi w nasze interesy. A my jednak wtedy twardo postanowiliśmy, że te ulotki wydrukujemy i rzucimy na miasto. Drugie też, wiedzieliśmy, że to będzie jakoś żyło wśród społeczeństwa i będzie dowodem sprzeciwu, jaki panuje. I rzeczywiście, bo zbieraliśmy też informacje o naszej działalności i to ludzie w kolejkach opowiadali sobie jakieś już legendy, że znowu na mieście były ulotki, znowu przyjechała milicja. Już nie chodziło o jakąś treść ulotek, już samo to, że znowuż. I tu usilnie nas szukano i rzecz dziwna, którą mi właśnie dostarczyło, też zbierałem, takie informacje też zbierałem. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie kolportażu ulotek, a to kolportaż odbywa się w ten sposób, że kilkaset ulotek, 300 czy 400, nagle podrzucało się wysoko w górę i to rozsypywało się na dużej przestrzeni. I tu dostałem taki meldunek, że szło dwóch milicjantów, którzy niewątpliwie to widzieli i skręcili w boczną ulicę. Nie chcieli tego widzieć. Ale więc, mówiło się, że oni mają kłopot z literami. Bo później nas próbowano też oczywiście oskarżać, że jakieś tam działalność terrorystyczną, napady na funkcjonariuszy milicji, co jest oczywiście kłamstwem, nic takiego nie było nawet planowane. I nie mogliśmy, bo wiedzieliśmy, że i tutaj to nie padło, ale oczywiście mieliśmy też i broń, ale wiedzieliśmy, że to nie ma sensu używania jakiejkolwiek broni, bo ta broń była w pogotowiu, to rzeczywiście, tylko że wiedzieliśmy, że to nie ten czas i nie te metody. Natomiast to było jakieś pokrzepienie, jakiegoś dodania, wzmocnienia jakiegoś ducha, że jest jakiś opór wewnątrz kraju. Bo tutaj nieraz Jacek powątpiewał w naszą akcję, bo mówi, no cóż, będziemy te ulotki rzucać, jak tam radiostacje zagraniczne nadają po całych dniach i to jakoś wpływa na świadomość. Ale tutaj ja nie zgodziłem się z tym, że poważne jest to, co się dzieje wewnątrz kraju, że tu jest jakiś opór i ten opór jest widoczny dla całego społeczeństwa. Bo jak powtórzę, legendy już później zaczęły krążyć, które ludzie sobie opowiadali w kolejkach o działaniach. I ludzie widzieli tę bezsilność, bo ulotki zostały władz milicji, służby bezpieczeństwa, ulotki zostały rozrzucone, ludzie pozbierali i niekiedy czekali. No to przyjeżdża radiowóz milicyjny, latają, zbierają, co jeszcze zostało gdzieś tam nieraz w błocie, więc to wyjmują z błota, bo później widziałem, to był cały album pracowicie tam zrobiony przez Służbę Bezpieczeństwa, wklejona ulotka, opisane gdzie, godzina, potem jeszcze ile sztuk zdołali zebrać z ziemi. Więc to i też pokazywało też bezsilność tej władzy. Także to z jednej strony był dla nas jakieś poczucie jakiegoś obowiązku, żeby pokazać, że jednak sprzeciwiamy się, że dla nas honor jest czymś ważnym. A drugie, też i to było robione też dla tych ludzi, że jednak wewnątrz kraju jest jakiś opór, jest tu jakaś organizacja, a także, o czym też mówiliśmy, jest to jakieś też i ostrzeżenie dla władzy, że są zorganizowane grupy, i że może jednak warto spróbować jakiejś innej polityki niż politykę terroru, bo koniec panowania Gomułki to już był straszny zamordyzm. To rzeczywiście
było, to nie był ten Gomułka z października 56 roku, no nie ten system. I to było też takie ostrzeżenie dla władzy, że powstają grupy, że się organizuje sprzeciw, że może jednak by zmienili politykę. A tutaj... No, jeszcze chciałbym dodać do tego, co powiedziałeś, że wtedy, jeżeli chodzi o Czechosłowację, bo to wtedy był taki nasz taki już naprawdę, jak stanęliśmy, jak pojechały te wojska, to byliśmy po prostu przerażeni tym, na czym wstydziliśmy się, prawda, że no niemożliwe jest to, żeby ktoś nas za agresorów, a Czesi nas uważali Polaków za agresorów, to nie chodziło o wojsko, Polaków za agresorów. Chcieliśmy pokazać nawet Czechom, że nawet ludziom obok, że wcale tak nie jest, że to nie wszyscy, że to tylko władza jest, tam jedzie właśnie ze służbami pewnymi wojskowymi, ale nie naród, że naród polski myśli zupełnie inaczej i protestuje. To wtedy był największy okres rzucania ulotek, kto pamiętał wtedy. Także muszę dodać, że Służba Bezpieczeństwa pracowicie podsumowała naszą działalność, że to było 20 rzutów ulotek w Śródmieściu Krakowa. No tutaj muszę powiedzieć, że no było ich trochę więcej, bo na przykład ulotki, które były rozrzucane w bramach, gdzieś tam wewnątrz budynków, to jednak tego oni nie ustalili, bo widać nikt nie doniósł, więc tego w ich ewidencji nie ma. A co tutaj, jak nas poszukiwano, to tutaj jest taki fragment, może odczytam fragment, ile wykonano czynności, bo tu zrobiono sprawozdanie i na koniec. Piszą funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa na zakończenie tego swojego opracowania, jak działali przeciwko Armii Wyzwolenia. W czasie prowadzonych działań operacyjno-śledczych do czasu realizacji młodzieżowej grupy pod nazwą Armia Wyzwolenia dokonano poszczególnej czynności. Rozpoznano operacyjnie 25 grup młodzieżowych. Rozpoznano mieszkańców przy 43 ulicach. Przesłuchano 252 świadków. Rozpytano i zdaktyloskopowano 1250 osób. Dokonano przeszukań i penetracji 52 mieszkań. Pobrano wzory pisma od 304 osób. Wykonano 46 ekspertyz pisma, daktyloskopijnych i papieru. Sporządzono 4 portrety pamięciowe. Zamieszczono w prasie 2 komunikaty. 5 razy użyto psa tropiącego. Przez około 100 dni prowadzono zabezpieczenie zewnętrzne zagrożonego terenu siłami od 50 do 165 osób oraz porównano ślady linii papilarnych na 60 tysiącach kart DPA ze śladami dowodowymi. Nieźle. Tak, czyli stosunek liczbowy 5 do 1. Ale ci, co nie zauważyli, to nie ulotek, to nie byli głupi, byli najinteligentniejsi, bo po prostu oszczędzili sobie dużo niepotrzebnej pracy. No tak, to działa jak machina biurokratyczna, więc jak szukali ulotek, to już świętym Antonim nie zajmowali się, no bo to wbrew pragmatyce jest urzędowej. Będziemy powoli kończyć, tak? Tylko jeszcze na Sławek Chmura w takim razie. Jeszcze na jedną rzecz. Czyli to zatrudnienie wszystko było zorganizowane. Czy ja mam jeszcze jedno pytanie. Jaki był stosunek waszych rodziców do waszych działań? Czy wiedzieli o tym, czy wspierali? Właśnie ja zaraz Jacek, anegdotę razem. Jak mnie aresztowali z domu, no to przyszła siostra, powiedziała do taty, na Anny do kontroligatorni, mówi, że Jacka zatrzymali. Na to przeprosił, skoro się szło, że jest za jeden, może wyjść. Poszedł, kupił 2 kartony papierosów i szczoteczkę do zębów i zawiózł na modlisko. Niepełnoletni mu papierosy? Znaczy ja byłem pełnoletni, Marek. Znaczy nie, Jacek był niepełnoletni, tato wiedział, że on pali. Mimo wszystko, że nie było, wtedy mu pierwszy raz kupił papierosy. No, nie zapomniał. Tak. To jest towar do handlowania w więzieniu bardzo dobry. Jak się ma. To może ja odpowiadając. Ja muszę powiedzieć, że przez większość czasu to było robione w tajemnicy przed rodzicami i większości z nas rodzice o tym nie wiedzieli do końca.
I muszę powiedzieć, że no, było ich wielkie przerażenie, no, bo niektórych wyciągali w nocy, po prostu zabierali ze szkoły, z ulicy. I to ich przerażenie i zaskoczenie musiało być wielkie. Natomiast mój tata to akurat pod koniec tej działalności to już wiedział, że coś, jakieś ulotki, że coś się robi przeciwko władzy ludowej. No i tak to przyjął, tylko mi ostrzegł, uważaj. Tyle. Panowie, tutaj mówiliśmy wiele o rzeczach technicznych. Mówiliśmy również o współczesnej Polsce. Tak, padły tutaj trzy słowa między tymi wieloma zdaniami, których wydaje mi się, że tak bardzo nam dzisiaj brakuje właśnie. I dlatego ta Polska tak dzisiaj wygląda, jak wygląda. Pierwsze z tych słów to było słowo honor, któremu zupełnie odebrano znaczenie, albo próbuje się odebrać. Drugie to był obowiązek, że coś trzeba zrobić, po prostu obowiązek. A trzecie to było, to jest słowo wstyd, że pewnych rzeczy nie godzi się robić, że czegoś nie wypada i że są sytuacje, że trzeba zachować się jak trzeba. I ci ludzie są kolejnym pokoleniem, który nam pokazuje, że trzeba zawsze zachować się jak trzeba. Dzisiaj nas nie zamykają, nie karzą, tak, ale trzeba tylko trochę odwagi. Odwagi w ogłoszeniu poglądów, w tego, żeby ta Polska, o jaką ci panowie właśnie od swych młodzieńczych lat, nie powinni się tego powiedzieć, walczyli czy marzyli tam jakoś, żeby ona w końcu się zrealizowała. I za to chciałbym podziękować. Tak, ja... Ja również, ale jeszcze chciałem się podzielić trzema myślami, które tutaj mnie nawiedziły w czasie tego spotkania. Mianowicie pan wspomniał czasy Gomułki, pralka Frania. Rzeczywiście to mnie rozczula, ale pamiętam, że ta pralka nie grzała wody. A teraz walczymy o ciepłą wodę w kranie, czyli no, może jakaś kontynuacja pod względem mentalności. Druga myśl to jest taka, że właściwie ten przykład mógłby służyć też do konkurowania z tą tradycją oporu w PZPR. Bo jak czytam, kilku chłopaków miało rodziców PZPR, więc jest tu jakaś linia PZPR-owska. To nie nasi, to nie nasi. Nie, od was. Od was. No tak, ale to nie nasi. No tak. I już na samo zakończenie chcę wyrazić no, satysfakcję, że nasza organizacja liczebnie w zasadzie dorównała waszej. Tak. Możemy ja sobie podać ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że państwo przyszliby posłuchać o historii nie tak dawnej, a całkowicie przemilczanej. I mam jedną tylko prośbę, by tę prawdziwą historię przekazywać, bo doszło do tego, że no, polskość to nienormalność, jak napisał pan Donald Tusk, a tu właśnie należy pokazać, że polskość to normalność i to w takich sytuacjach tak zachowaliśmy się wówczas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym gościom. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nieprawda, że wtedy trzeba było więcej mieć odwagi, chyba teraz trzeba mieć więcej. Bo jak widzę po swoich dzieciach w szkole, to jak się ma inne poglądy, to strasznie wyśmiewają. Tak, to było. Włącznie z nauczyciela. Wtedy zamykali, teraz wyśmiewają. No. Ja się boję jednego, że to co się dzieje. Że bojkotuje się takie ludzi. Dla mnie jednak czujemy się pewnym społeczeństwie, proszę państwa. Społeczeństwo, które ma pewnej gromadzie wielkości, tak jak Solidarność. Wspólnota była. Wspólnota. Byliśmy przeciwko komuś. Teraz my się musimy bronić, chować, wstydzić tego. Wstydzić się pewnych słów. I to mnie przeraża. Bo to niemodne.
bo to nie europejskie. W Krakowie było także. To jest groźne. No cóż, nadzieja jak zwykle w polskim domu. On funkcjonuje od 200 lat i on przeciwstawia niewoli. Miejmy nadzieję, że również i tej ostatniej. Ja bym na koniec coś optymistycznego chciałbym powiedzieć, to co pan tutaj, gdy panów złapali, gdy panowie siedzieli zawsze na Wawelu, czy to prawda 6 sierpnia, w rocznicę wymarszu Kadówki, czy świętego Józefa, imieniny marszałka Piłsudskiego, czy 5 grudnia, czy 12 maja, w datę urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego, gromadziła się garstka legionistów. Ich było kilkudziesięciu, 30 i oni byli sami. Tam ksiądz Figlewicz im odprawiał mszę świętą. W 71, 2, 3 roku nagle do tych 30 legionistów przyszło 2-3 młodych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I oni zaczęli z nimi rozmawiać, opowiadać o Piłsudskim. Okazało się, że ci studenci znają wszystkie dzieła Piłsudskiego, książki, bitwy i tak dalej legionistów. I ci legioniści powiedzieli, że my już teraz możemy odejść, bo my myśleliśmy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem. A tu przyszło, to proporcje jak 1 do 10, bo 3, 5, ale przyszli młodzi chłopcy, wiedzieli wszystko o tym. I my możemy odejść, bo jest następne pokolenie, które będzie to kontynuowało. I proszę Państwa, teraz jest tak samo. Jest, może tego nie widać w tych gazetach, w tych stacjach telewizyjnych, które nie czyńmy z nich punktu odniesienia. Przestańmy o nich mówić, cytować w ogóle, niech oni sobie żyją w swoim własnym środowisku. My tworzmy własną Polskę właśnie, spotykając się w takich miejscach, spotykając się ze wspaniałą młodzieżą, z nauczycielami, którzy wbrew właśnie takim podręcznikom uczą jednak, to jest prawda, oczywiście mniejszość, ale uczą, ale to elitę zawsze mniejszość stanowiła i Polska będzie, mimo tego, że wielu by chciało i wydaje nam się, że Polska to jest nienormalność, ale zapewniam Państwa, że prawda, w latach 50. wydawało się, że komunizm już też zwycięży. I my też teraz może jak włączymy taką czy inną telewizję, prawda, to usłyszymy, wydaje się, że prawda, zwycięża jakaś szaleńcza ideologia, jakiś neomarxizm, prawda, margines dewiacji, który jest narzucony nam wszystkim, że zwycięża kłamstwo smoleńskie. Ale to jest nieprawda, tylko to trzeba czasu i dobro zwycięży. Tylko zło jest widowiskowe i ono... I dlatego klub sportowy będzie trwał. To może nie jest samym dobrym, no ale raczej po jasnej stronie mocy. Dziękujemy naszym gościom, którymi byli pan Jan Jarosz, komendant Armii Wyzwolenia, Marek Pyś, nie wiem jaką funkcję, szeregowiec starszy i Jacek... Mniejszy, ale starszy. I Jacek Pyś, szeregowiec młodszy. Oraz naszemu historykowi z IPN-u, doktorowi Jarosławowi Szarkowi. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.